Strefa Zamieszkania to projekt Stowarzyszenia Szczecinianie Decydują, dzięki któremu wybrane ulice Szczecina mogą zamienić się w cichą, spokojną i bezpieczną przestrzeń dla życia. W ramach projektu mogą powstać takie inicjatywy jak na przykład Strefa Tempo 30 czy Strefa Zamieszkania. Głównie chodzi o wprowadzanie stref zamieszkania, czyli takich stref, gdzie pieszy ma pierwszeństwo, stref tempo 30, gdzie pieszy już nie ma zawsze pierwszeństwa, natomiast jest ograniczenie prędkości do 30 km/h. To wszystko jest ukryte pod takim ogólnym pojęciem uspokajania ruchu. Bartosz Skórzewski podkreśla, że to właśnie mieszkańcy Szczecina, a nie urzędnicy powinni uczestniczyć w wyborze ulic, które ich zdaniem należy oznaczyć strefą uspokojonego ruchu. Takie strefy zamieszkania czy w ogóle uspokojenie ruchu w Szczecinie powstawało jakby z inicjatywy urzędników, czyli urzędnicy ustalali, gdzie takie strefy powinny być wprowadzone. My natomiast chcemy wprowadzić taki zwyczaj w Szczecinie, gdzie to sami mieszkańcy proponują, żeby na ich ulicy wprowadzić uspokojenie ruchu. I to jest o tyle ważne, bo połową sukcesu uspokojenia ruchu jest akceptacja społeczna mieszkańców. Czyli jeśli mieszkańcy sami wybierają swoją ulicę na uspokojenie ruchu, wtedy już mamy jakby połowę sukcesu. Podobne inicjatywy cieszą się dużą popularnością na całym świecie. Strefy uspokojonego ruchu powstały już m.in. w Danii, Holandii czy Francji. Uczestnicy Stowarzyszenia Szczecin Razem mają nadzieję, że i w Szczecinie w porozumieniu z władzami miasta uda się ich stworzyć jak najwięcej. Zgłoszenia należy przesyłać do 10 czerwca na stronę www.strefazamieszkania.org.